Raum, największy i dosłownie i w przenośni mąż Freljordu, pomagający każdemu wielkolud o złotym sercu, braku zawiści, chęci zemsty czy tym podobnych uczuć. Słowem, dobry człowiek, których nie ma aż tak dużo na pierwszy rzut oka we Freljordzie. Lecz czy za Braumem kryją się jakieś tajemnice? Być może skrywa on jakiś mroczny sekret. Witajcie moi drodzy, ja jestem Marwek, a dziś porozmawiamy o tym, kim jest Braum w uniwersum League of Legends. Ten materiał chciałbym dedykować Szulczynowi, kolejnemu naczelnemu wspierającemu ten kanał. Kłaniam się i pięknie dziękuję, serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że wszystkie te australijskie monstra cię nie dopadną. Braum jest oczywiście bohaterem pochodzącym z Freljordu. Zazwyczaj materiały z serii Kim jest staram się rozpoczynać od powiedzenia wam, ile dany bohater ma wiosen na karku. Choć w przypadku Brauma będą to akurat srogie zimy. Nie ma aż tak dużo ludzkich bohaterów, których wiek jest tak ciężko oszacować jak wiek Brauma. Pomimo bycia freljordzkim bohaterem, o którym historie krążą wśród różnych plemion i klanów, nie wiemy o nim aż tak dużo. Nie wiemy, kiedy dokładnie się urodził, Braum również nie miał wpływu na wydarzenia kształtujące historię Runeterry czy nawet samego Freljordu, co jest, generalnie rzecz biorąc, niezbyt intuicyjną rzeczą. Jedynym aktualnie możliwym wydarzeniem do przepisania na linii czasu są wydarzenia z trailera gry Ruined King, gdzie Braum razem z drużyną Pierścienia staje naprzeciw zniszczonego króla. Ale raz, że jest on już dorosły, a dwa, jest to bardzo aktualny moment historyczny w League of Legends. Śledząc mity o Braumie, których aż tak dużo de facto nie ma, szacowałbym wiek bohatera na około 40 lat lub więcej. Jedną z bardziej wyjątkowych cech Brauma jest fakt, że jest on tak zwanym Icebornem, czyli mówiąc w polskiej wersji zrodzonym z lodu. W zasadzie takich zrodzonych z lodu są dziesiątki, jest jeszcze różnica pomiędzy zrodzonym z lodu a prawdziwym zrodzonym z lodu, ale to może w innym materiale kiedy indziej. Braum, będąc zwyczajnym Icebornem, nadal jest wyjątkowy, bo oznacza to, że posiada on pewną moc magiczną, która w lore akurat w jego przypadku nie do końca była wcześniej wykazana, choć w grze oczywiście wiemy, że rzuca on różne umiejętności związane z lodem. Nieco od tego odchodząc, ale jednocześnie pozostając trochę w takich tematach magicznych, po pierwsze, Braum jest odporny na chłód i zimno, dlatego właśnie chodzi ubrany w taki sposób, zwyczajnie nie odczuwając zimna, choć wiemy, że nawet zrodzeni z lodu, gdzieś tam w jakiś, nazwijmy to, głębokich odmętach jaskiń Freljordu, gdzie jest najzimniej, ten chłód poniekąd odczuwają, ale zostawiam to do rozszerzenia w serii o hardkorowym lore. Również potrafi on okiełznać siłę prawdziwego lodu, czyli magiczną wersję zwykłego lodu, która jest używana w całym Freljordzie przez Icebornów do tworzenia i wojowania orężem zawierającym właśnie elementy prawdziwego lodu. Taką bronią jest chociażby topór Olafa, maczuga Trandla o nazwie Bone Shiver czy korbacz Sejuani. Jeżeli chodzi o młodość i krewnych Brauma, wiemy, że miał on bezimienną matkę, ojca nie znamy w ogóle, jednakże jego rodzicielka pochodziła z plemienia pasterzy. Co ciekawe, Braum na starość również planuje pasterzem zostać i to nie byle jakim pasterzem, ale pasterzem Poro. Co jeszcze bardziej intrygujące, wiemy, że plemiona freljordzkie kultywowały wiarę w różnych bogów. Niektórzy, tak jak plemię Notajów, z którego pochodzi Nunu, byli bardziej związani z Anivią. Czy plemię Ursa, które było tak oddane Voliberowi, że poddawało się zmianom i transformacjom swojego ciała, byli oni poniekąd określani jako szamani freljordzcy, chociaż nie tylko z tego odłamu tacy szamani pochodzą.
Orn również miał swoich wyznawców, lecz według legendy wszyscy zginęli, natomiast pasterskie plemię, z którego wywodzi się Braum, według lore za patrona obrało sobie właśnie Orna. Jak wiemy, Braum uważa cały Freljord za swoją rodzinę. Wpoiła mu to matka za młodu bohatera, gdy pomogła bezinteresownie sąsiedniemu plemieniu po ataku lodowych olbrzymów. Tak, w lidze są olbrzymy. Ogólnie w LoLu jest tak dużo bestii i potworów, że trudno je zliczyć. Co prawda, Braumowi zdarza się walczyć z innymi mieszkańcami Freljordu, ale dzieje się to raczej w ostateczności. Bohater na tyle pokochał Freljord, że postanowił odegrać ważną rolę w trzymaniu się owej rodziny razem, czy po prostu w jej zjednoczeniu. I choć, aby to zrobić, powinien być neutralny w walce trzech wielkich freljordzkich odłamów, to jednak mimo wszystko jego sympatia kieruje się w stronę Ash i Avarossan, gdyż to właśnie lodowa łuczniczka pragnie zjednoczyć Freljord i przyjmuje do klanu nawet słabych i głodnych, jeżeli ci będą chcieli do niego dołączyć. Tak Braum dorastając był ogromnym mężem. Już od wczesnych lat zaczęła tworzyć się jego legenda, pomagał on wszędzie tam, gdzie pomóc mógł. Był serdeczny, pogodny i szczęśliwy, taki oto facet do spotkania na zimny freljordzki wieczór przy kuflu ciepłego miodu. Tak się teraz zastanawiam, że pod kątem samego pomysłu i designu postaci Braum chyba obok Ashki jest moją drugą ulubioną postacią z Freljordu? To jest ciekawe, bo nigdy za dużo nim nie grałem. Tak Braum również, chcąc pomóc całej zimowej krainie, nie mógł ograniczać się do terenów, z których pochodził i musiał opuścić swoje plemię i rozpoczął podróże po całej zimowej krainie. I tutaj dopiero rozpoczęły się jego legendarne wyczyny. Najważniejszą opowieścią pod kątem tego materiału jest ta, w której Braum znalazł swoją tarczę, która de facto tarczą nie jest, a są to drzwi do skarbca. I był to skarbiec troli, w którym był uwięziony mały przedstawiciel tej rasy. Drzwi nie dało się otworzyć, jak wiemy nawet po splash arcie to widać, że mają one z przodu głowę barana. I jest to bardzo ważna rzecz. I nie dało się ich otworzyć z prostej przyczyny. Te drzwi są jednym z mitycznych tworów samego Orna. Dlatego nawet Braum, najsilniejszy z mężczyzn, jak to jest określane w lore, nie był w stanie ani ich otworzyć, ani ich wyważyć. Oczywiście od zewnątrz. Zamiast tego gołymi rękoma przekopał się przez górę i od środka mógł wyrwać drzwi z zawiasów. Co ciekawe, przez to, że ów artefakt jest ornowego pochodzenia, tak to ładnie nazwijmy, tak Lissandra i jej wojownicy z Mroźnej Straży polują na poczciwego wąsacza. Co jeszcze bardziej intrygujące i dodające nutki dramatu w tej całej opowieści, Braum nie ma pojęcia, kto jest twórcą jego wielkiej zasłony. Jakiś czas wędrując po Freljordzie dotarł do Reykelstake. Jest to święte miejsce we Freljordzie znajdujące się nad zamarzniętym jeziorem, gdzie dodatkowo jeszcze został wybudowany pomnik Avarossy. Tam zebrało się wiele plemion, aby wysłuchać, co Ash ma do powiedzenia. Krążyły plotki, że jest ona inkarnacją właśnie Avarossy. Ja tutaj tylko dopowiem, że podobnie jak Sejuani Seryldy. I zarówno Avarossa, jak i Serylda to pradawne siostry Lissandry. W tym samym czasie jeden z barbarzyńców z prawie wybitego wcześniej plemienia, czytaj Tryndamer, chciał dowieść swojej wartości jako wojownik. Popadł on w swój znany z gry szał, co ciekawe praktycznie od początku League of Legends jest to tajemnica, jakim cudem Tryndamer ma w ogóle taką umiejętność. Niemniej bohater był gotowy zabić swojego oponenta, tymczasem Braum wskoczył między nich i uspokoił barbarzyńcę. Nieco później, gdy nastroje się uspokoiły, nastroje Tryndamera głównie, razem z Braumem usiedli przy freljordzkich trunkach i pili za swoje zdrowie. Wśród Avarossan krążą nawet plotki, że to Braum poznał Tryndamera z Ashką, co jest ciekawe pod tym kątem, że są oni małżeństwem, oczywiście Trynda i Ash. Bardziej są politycznym małżeństwem,
które powoli przeradza się w takie prawdziwe uczucie. W zasadzie już się tak po części przerodziło, a ciekawe jest to pod tym względem, że na ten moment, z tego co ja wiem, oczywiście mogę się mylić, Braum Aszki nie znał. Oczywiście to nie tak, że po tym incydencie Braum spoczął na laurach i przystał do Avarossan. Jasne, darzy ich sympatią, a w Aszce, zresztą nie on jeden, dopatruje się osoby zdolnej do zakończenia waśni w mroźnej krainie. Dalej podróżował, co wiemy chociażby z freljordzkiego filmu Tales of Runeterra. Również w którymś momencie jego drogi krzyżują się z drogami Yumi, która poszukuje swojej pani Nory. Yumi magicznie chroniła Brauma, a ten zdobywał dla niej rybki z zimnych potoków. Oczywiście wiemy, że w pewnym momencie Braum w swoich wojażach decyduje się na udanie do Bilgewatera, później na Shadow Isles, aby, nazwijmy to, z drużyną pierścienia zmierzyć się z The Ruined Kingiem. I jest to ostatni znany fakt i najbardziej aktualny z lore Brauma. Nie wiemy dlaczego ani jak potoczy się walka Brauma i spółki z Ruined Kingiem. Nie wiemy dlaczego Braum w ogóle wyruszył do Bilgewater. Jeżeli miałbym strzelać, to zrujnowanie dosięgło również Freljordu, a Braum, chcący uratować swoją wielką rodzinę, po prostu udał się do Bilgewater celem walki z Czarną Mgłą i zniszczonym królem. Mamy również pewien fabularny spoiler, że być może walka na Shadow Isles skończy się przegraną drużyny. To moim zdaniem byłoby naprawdę nadzwyczajne, bo w finałach gier jest to coś niespotykanego, żeby raczej nasza misja, nasze wysiłki okazywały się marnością, coś czego nie osiągnęliśmy. Oczywiście są takie gry ze słodko-gorzkim zakończeniem albo z gorzkim, ale dobrym przykładem jest chociażby GTA 4, ale jeżeli w Ruined Kingu byśmy zupełnie przegrali, to by było całkiem ciekawe. Lecz to może dotyczyć również innej sytuacji, która miała miejsce dużo wcześniej. Niemniej, na moment robienia przeze mnie tego materiału, z grubsza, jeżeli chodzi o podstawowe lore Brauma, to wszystko. Jeżeli się podobało, zostaw proszę kciuka i suba. Dzięki wielkie za obejrzenie i do następnego materiału. Cześć!